Najważniejszym celem do osiągnięcia przez organizacje pozarządowe są pieniądze. To one zdominowały rozmowy 10-osobowej Rady Organizacji Pozarządowych w poprzedniej kadencji i najpewniej zdominują je także w tej. Zmienią się tylko osoby, które będą o nich rozmawiać, choć dalej będą to przedstawiciele tarnobrzyskich społeczników. Tarnobrzyskie organizacje pozarządowe są bardzo, bardzo zróżnicowane. Od tych organizacji, które są, zakładają ludzie z takiej konkretnej potrzeby, którą mają, które mają na przykład potrzebę wsparcia swojej szkoły czy swojego przedszkola, mają potrzebę wsparcia swoich dzieci chorych, mają potrzebę, widzą potrzebę na przykład opieki nad zwierzętami. Druga cała grupa to są takie organizacje, które wynikają z hobby. Ktoś, nie wiem, jest Nordic Walking, ktoś lubi pływać, jak jest zimno, ktoś lubi strzelać. Przedstawiciele organizacji wybrali na 2-letnią kadencję Krystynę Frąszczek, Iwonę Dybus-Grosicką, Katarzynę Opiołę, Henryka Kędzia, Małgorzatę Rokoszewską-Ćwiękałę, Żanetę Maciejewską, Witolda Bochińskiego, Joannę Szmuc, Stanisława Bochniewicza i Jacka Janczyka. Rada ma być dla organizacji wsparciem, przede wszystkim pomagać pozyskiwać pieniądze, na przykład pisać projekty, prowadzić księgowość, szkolić, po prostu dzielić się wiedzą. To także oficjalna instytucja, która będzie się kontaktować z miastem. Myśmy zrobili takie, teraz w październiku było takie spotkanie, taki piknik i myślę, że to jest też jedno z zadań dalszych dla kolejnej rady, czyli integrowanie społeczników tarnobrzeskich, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że są osoby, które są organizacje, które mają na przykład ludzi chętnych do działania, inna organizacja ma na przykład lokal, inna organizacja ma pomysł i fajnie by było spotkać tych ludzi. I to jest jedna rzecz, integracja sektora. Druga rzecz to jest na pewno działania dla pozyskania środków na rzecz sektora. Podczas wyborów pojawiły się też konkretne propozycje dla nowej rady. Potrzeba wypracowania kalendarza tematycznego, układanie się z powiatem i rozmowę z prezydentem. Przewodniczącą Tarnobrzyskiej Rady Organizacji Pozarządowych została Katarzyna Opioła.